W stanie Wyoming, niedaleko Parku Narodowego Grand Teton, leży 10-tysięczne miasteczko Jackson. Przez miasto przejeżdżają corocznie miliony turystów zdążających do Parku Narodowego Yellowstone. Dzięki turystom silnie rozwinęło się centrum miasta, w którym zlokalizowane zostały liczne restauracje, galerie i sklepy z pamiątkami. Uwagę licznych turystów przyciągają cztery bramy zbudowane z poroży jeleni przy jednym z głównych placów w mieście. Zachodzi słońce. Jedziemy na nocleg, podziwiając malownicze pasma górskie otaczające Jackson. Ze stanu Wyoming przejechaliśmy do Salt Lake City, stolicy stanu Utah. Miasto zostało założone w 1847 roku przez grupę Mormonów. Obecnie liczy 200 tysięcy mieszkańców. Budynek Kapitolu stanu Utah został wzniesiony w latach 1912-1916 w stylu neoklasycznym z 52 kolumnami w stylu koryńskim. Długość budynku wynosi 123, a jego szerokość 73 metry. Wnętrze jest udekorowane malowidłami przedstawiającymi historię stanu Utah. Pod Kapitolu przenieśliśmy się na plac świątynny, gdzie jest tabernakulum, będące siedzibą mormońskiego chóru Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Chór liczy około 350 śpiewaków. W sali tabernakulum jest 3,5-tysięczna widownia. Do 2000 roku odbywały się tu organizowane co pół roku spotkania wyznawców Kościoła. Te ogromne organy mają ponad 11 600 piszczałek. Obok tabernakulum znajduje się budynek auli wybudowanej w gotycko-wiktoriańskim stylu. Może pomieścić 1400 osób. W placu jest też świątynia Salt Lake, największa i najważniejsza świątynia Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, której budowa trwała 40 lat, od 1853 do 1893 roku. Świątynia ma 68 metrów wysokości i jest zwieńczona złotą figurą anioła Moroni.
centrum konferencyjne. Jest tu ogromna sala, w której odbywają się konferencje generalne Kościoła. Główne audytorium może pomieścić 21 200 osób. Widok z dachu centrum konferencyjnego na tabernakulum i świątynię Salt Lake. Świątyni nie można zwiedzać. Mają do niej wstęp tylko Mormoni. Z placu świątynnego jedziemy pod stadion Rice Eagle, gdzie w 2002 roku odbywała się ceremonia otwarcia i zamknięcia zimowych igrzysk olimpijskich. Znicz olimpijski. W igrzyskach wzięło udział 2400 sportowców z 78 krajów. Z tych igrzysk Adam Małysz przywiózł srebrny i brązowy medal olimpijski. Stadion może pomieścić 45,5 tysiąca widzów. Jest własnością Uniwersytetu Stanowego Utah i jest najstarszym amerykańskim stadionem. Siedziba władz miasta. W pobliżu jest wielkie jezioro Słone, od którego Salt Lake City wzięło swoją nazwę. Jest jeziorem bezodpływowym, po Morzu Martwym najbardziej zasolonym na świecie. W pobliżu jest także słona równina Bonneville o powierzchni 412 km2. Warstwa soli w niektórych miejscach wynosi tu nawet 2 metry. Na tej niemal idealnie płaskiej solnej powierzchni można rozwijać wielkie prędkości. W 1970 roku Gary Gabelich na pojeździe Blue Flame osiągnął prędkość 1001,7 km na godzinę. Opuszczamy już stan Utah i zdążamy do stanu Nevada, by odwiedzić miasto Reno. Reno leży u podnóża gór Sierra Nevada i liczy około 230 tysięcy mieszkańców. Reno nadało sobie miano największego małego miasteczka na świecie i jest znane ze swoich kasyn, które powstawały w wyniku zalegalizowania hazardu w Nevadzie w 1931 roku. Do lat 60. XX wieku Reno było hazardową stolicą świata. Potem rozkwit Las Vegas i rozwój indiańskich kasyn w Kalifornii doprowadził do zamknięcia wielu mniejszych kasyn. W kasynach można uczestniczyć nie tylko w grach hazardowych, można także obejrzeć różne występy. Tu popisy gimnastyczki z obręczą.
tutaj pokaz dresury psów. Casino El Dorado. Casino Silver Legacy Resort. Na koniec krótka przechadzka po nocnym Reno. Z Reno przez góry Sierra Nevada jedziemy do Sacramento, stolicy stanu Kalifornia. Sacramento liczy niecałe 500 000 mieszkańców i jest dopiero 6. pod względem wielkości miastem w Kalifornii. Dorodne sekwoje w parku przylegającym do Kapitolu. Kapitol, siedziba parlamentu i gubernatora stanu Kalifornia. Budynek wzniesiono w stylu neoklasycznym w 1874 roku. Jest wzorowany na Kapitolu w Waszyngtonie. Kopuła ma 64 metry wysokości. Portyk podpiera 7 granitowych łuków, podtrzymujących 8 kolumn koryńskich. Nad gzymsem umieszczono Minerwę w otoczeniu symboli wiedzy, sprawiedliwości, przemysłu i górnictwa. Tak zwana Wielka Pieczęć stanu Kalifornia. Sacramento uzyskało oficjalnie prawa miejskie w 1850 roku. Jedną z najstarszych dzielnic miasta jest Old Sacramento. Kalifornijskie Muzeum Kolei. W okresie wielkiej gorączki złota w Kalifornii Sacramento stało się strategicznym punktem dystrybucyjnym oraz centrum komercyjnym i gospodarczym. Theodore Judach, projektant pierwszej kolei transkontynentalnej. Miasto leży u zbiegu rzek Sacramento i American. To Tower Bridge nad rzeką Sacramento. Ziggurat Building w kształcie piramidy schodkowej. Jedną z atrakcji turystycznych jest napędzany kołowo statek. Muzealny budynek szkolny. Kalifornijskie Muzeum Historyczne. Budynek Wielkiej Czwórki, w którym były biura 4 założycieli linii kolejowej Central Pacific i linii Southern Pacific. Kończymy wizytę w Sacramento i stąd udamy się do San Francisco. Nadal pozostajemy w Kalifornii. Teraz jesteśmy w 4. co do wielkości mieście tego stanu, San Francisco, liczącym około 900 tysięcy mieszkańców. Zatrzymaliśmy się na Embarcadero przy Ferry Building. Widać stąd most Bay Bridge, którym wjechaliśmy do miasta. Most składa się z 2 części. Wschodnia z Oakland do wyspy Yerba Buena, a druga, zachodnia, którą właśnie widzimy, z wyspy do San Francisco.
część zachodnia ma 3141 metrów. Pylony wznoszą się na wysokość 160 metrów, a most zawieszony jest 67 metrów nad wodą. Pomnik Gandhiego na nabrzeżu. Kompleks Embarcadero Center. Wieża zegarowa ma 75 metrów, a każdy z czterech zegarów prawie 7 metrów średnicy. Fontanna Veilencourt. Rzeźba La Chiffonnière. Tramwaj wchodzący w skład systemu tramwajów linowych. Zostały one uznane za ruchome, historyczne obiekty o znaczeniu narodowym i są jedną z ikon San Francisco. Pod hotelem Hyatt Regency strajkuje jego personel. Kończymy wizytę w Embarcadero Center. Jesteśmy teraz niemal w ścisłym centrum San Francisco. To pomnik pionierów. Ratusz, podobny architektonicznie do Kapitolu w Waszyngtonie, jest jednym z najlepszych przykładów stylu zwanego amerykańskim renesansem. Został wybudowany w 1915 roku. Kopuła ma prawie 94 metry i jest o 6 metrów wyższa niż na Kapitolu w Waszyngtonie. Na trawniku przed ratuszem śpią bezdomni. Uliczka Lecha Wałęsy. Gmach opery. Tu odbyła się pierwsza konferencja ONZ w 1945 roku i podpisano pokój z Japonią w 1951 roku. Budynek Orkiestry Symfonicznej. Jesteśmy na niewielkim wzgórzu w Alamo Square Park. Przy parku stoi rząd drewnianych domów w stylu wiktoriańskim, zwanych Painted Ladies, czyli malowane damy. Z parkowego wzgórza można obejrzeć panoramę centrum San Francisco. Widok malowanych dam był wykorzystany w wielu filmach, z których chyba najbardziej znanym jest sitcom Pełna chata. Z kolei na terenie parku Presidio znajduje się Pałac Sztuk Pięknych. Został wybudowany w 1915 roku na potrzeby wystawy panamsko-pacyficznej zorganizowanej z okazji wybudowania kanału panamskiego. Otwarta rotunda o wysokości 49 metrów. Całość została zaprojektowana tak, by wywoływać wrażenie pozostałości rzymskich budowli. Krótka przejażdżka wybrzeżem zatoki. Do niewątpliwych atrakcji należy oglądanie miasta z tramwaju linowego. Niestety z nad Pacyfiku nadciągnęła mgła i widoczność jest nie najlepsza.
z tramwaju wysiadamy przy Lombard Street w dzielnicy Russian Hill. Lombard Street jest uważana za najbardziej krętą ulicę na świecie. Ulica jest jednokierunkowa i zjazd nią w dół wymaga na krótkim odcinku pokonania 8 ostrych zakrętów. Droga została wybudowana w 1922 roku, by złagodzić 27% naturalne nachylenie zbocza zbyt stromego dla wielu pojazdów. Po wybudowaniu drogi jej nachylenie wynosi 16%, a zalecana prędkość 8 km na godzinę. Uliczkę tę rocznie odwiedza około 2 milionów turystów. We mgle widać zarys słynnego Alcatraz. Schodzimy z Russian Hill do historycznego już promowego nabrzeża High Street Pier. Trójmasztowiec, który 17 razy opłynął przylądek Horn. Jeden z największych promów z końca XIX wieku, który zabierał 2300 pasażerów i 120 samochodów. Wieża kościoła świętych Piotra i Pawła. Wieża widokowa Coit Tower na wzgórzu Telegraf ma 64 metry wysokości. Jesteśmy w tej części nabrzeża, które nosi nazwę Molo 39. Widać stąd doskonale wyspę Alcatraz ze słynnym, nieczynnym już więzieniem, które teraz jest atrakcją turystyczną. Jednym z więźniów Alcatraz był Al Capone. Na pomostach ustawionych przy Molo 39 wylegują się uchadki kalifornijskie, popularnie zwane lwami morskimi. Molo leży na skraju dzielnicy Fisherman's Wharf. Na licznych stoiskach można zjeść dania z kraba i zupę z małży. To też sposób zarabiania na życie. Pobyt w tej części miasta kończymy przy Molo 45 w muzeum, w którym zgromadzono ponad 300 różnych automatów. Wybraliśmy się na kolejną przejażdżkę tramwajem linowym po wzgórzach, na których leży San Francisco. Przy
przez Kalifornię przebiega uskok tektoniczny San Andreas. W 1906 roku miało miejsce trzęsienie ziemi, w wyniku którego wiele budynków zawaliło się, a następnie wskutek uszkodzenia sieci gazowej wybuchły gigantyczne pożary. W efekcie 3/4 miasta, w tym całe centrum, legło w gruzach, a dach nad głową straciło prawie 300 tysięcy mieszkańców. Według sejsmologów uskok San Andreas może w nieodległej przyszłości wygenerować kolejne silne trzęsienie ziemi. Jesteśmy na wzgórzu Nob. Hotel Fairmont. Intercontinental Mark Hopkins Hotel. Fontanna żółwi. Episkopalna anglikańska katedra łaski Bożej. Replika drzwi raju z baptysterium we Florencji. Są wykonane z brązu i pozłacane. Skrzydła drzwi są podzielone na 10 kwater, przedstawiających sceny ze Starego Testamentu. Labirynt wzorowany na średniowiecznym labiryncie z katedry w Chartres we Francji. Upamiętnienie założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w czerwcu 1945 roku. Transamerica Pyramid, najwyższy budynek w mieście. Pierwsza katedra w San Francisco pod wezwaniem Świętej Marii. Słynna brama Smoka prowadząca do Chinatown. Jeden z licznych miejskich parków, ale pogoda dzisiaj nie sprzyja spacerowiczom. Joseph Strauss, projektant mostu Golden Gate. Most Golden Gate jest mostem wiszącym nad ciśniną Golden Gate. Został otwarty w 1937 roku po 4 latach budowy. Całkowita długość mostu wynosi 2737 metrów, a między pylonami 1280 metrów. Przejazd przez most w kierunku do San Francisco jest płatny. Po moście przejeżdża około 3,5 miliona pojazdów miesięcznie. Znad Pacyfiku nad Złote Wrota nadciągnęła mgła, co jest tu częstym zjawiskiem. Niestety nie pozwala to nam na podziwianie mostu w pełnej krasie. Nie zniechęca nas to jednak do odbycia przechadzki po moście. Każda z lin, na których wiszą przęsła, ma 93 cm średnicy. Licząc od lustra wody, pylony mają 227 metrów wysokości. Most jest zawieszony na wysokości 67 metrów nad lustrem wody. Swobodnie mogą pod nim przepływać pełnomorskie statki. Thank you.
przyjrzymy się jeszcze tramwajom linowym. Powstały w latach 1873-1890 i do dzisiaj funkcjonują 3 linie. To ostatni działający na świecie system ręcznie sterowanej kolejki linowej. Na końcu trasy są ręcznie obracane na obrotnicy, by mogły pojechać z powrotem. Tu obrotnica u zbiegu ulic Powell Street i Market Street w centrum San Francisco. Rocznie przewożą ponad 7 milionów pasażerów, z których większość to turyści. Rankiem następnego dnia wróciliśmy raz jeszcze do mostu Golden Gate, by obejrzeć go przy lepszej niż poprzednio widoczności. Od samego początku most malowano na charakterystyczny kolor, znany jako międzynarodowy kolor pomarańczowy. Kolor ten ma sprawiać, że most jest lepiej widoczny podczas zamglenia. Wyruszyliśmy z San Francisco w kierunku południowym słynną drogą Pacific Coast Highway. To krótki postój nad brzegiem Pacyfiku. Misja jest położona niedaleko miasta Monterey. Została założona przez franciszkanina, ojca Junipero Serra, w drugiej połowie XVIII wieku. Papież Jan Paweł II odwiedził misję podczas pielgrzymki w 1987 roku. Papież Franciszek kanonizował ojca Junipero Serra w 2015 roku. Cenotap upamiętniający franciszkanina. Dojeżdżamy do Monterey. Miasto leży na wybrzeżu Pacyfiku nad Zatoką Monterey. Liczy niecałe 30 tysięcy mieszkańców. W mieście jest port rybacki i dominuje przemysł rybny. Pomnik Johna Steinbecka, laureata Nagrody Nobla. Monterey ma także charakter turystyczny. Jest tu kąpielisko morskie i baza wypadowa w górzyste tereny w okolicy. Monterey zostało założone w 1770 roku, a prawa miejskie uzyskało w 1889 roku. Rozległych pól naftowych zdążamy do Los Angeles. Późnym wieczorem wjeżdżamy do miasta. Po przyjeździe udaliśmy się na bulwar Hollywood.
Zaczynamy od centrum handlowego i kompleksu rozrywkowego Hollywood and Highland Center. W dzień widać stąd na wzgórzu słynny napis Hollywood. Dziedziniec z podświetlaną fontanną w centralnej części kompleksu. Naprzeciwko jest Teatr El Capitan, który jest własnością Walt Disney Company i służy głównie jako miejsce premier filmów studia Walta Disneya. Hollywoodzka Aleja Sław. To już mglisty niestety poranek i centrum handlowo-rozrywkowe nie wygląda tak malowniczo jak wczoraj wieczorem. Jest tu 75 sklepów i 25 restauracji. Swoje gwiazdy w Alei Sław mają nie tylko aktorzy i piosenkarze, ale też postaci filmowe. Chiński Teatr Graumana to pałac filmowy z widownią liczącą 932 miejsca. Przy teatrze w betonie chodnika znajdują się odciski dłoni, stóp, autografy i wpisy prawie 200 postaci związanych z Hollywood. Miejsce corocznych ceremonii wręczania Oscarów. Po bankructwie Kodaka obecnie nazywa się Teatr Dolby. Z bulwaru Hollywood jedziemy do Universal Studios. To studio filmowe i park rozrywki. Rozpoczynamy od ponad godzinnego objazdu wagonikami po studiach filmowych Universalu. Fasady budynków i rozbudowane miejskie scenografie wykorzystane w wielu filmach do kręcenia scen plenerowych. Pojazdy wykorzystywane w różnych filmach. Tu przeżyliśmy trzęsienie ziemi w tunelu. Studio do efektów specjalnych z samochodami.
tu nakręcano sceny powodzi. Tutaj kręcono niektóre ujęcia do filmu Szczęki. Rekin z filmu Szczęki to również jedna z atrakcji Universal Studios. Tu plener do zdjęć z katastrofy lotniczej. Rejs łodzią po Parku Jurajskim. Od czasu do czasu można trafić na postaci filmowe. Tu obejrzymy zainscenizowany z ogromnym rozmachem show Wodny Świat.
kończymy nasz pobyt w Universal Studio. Spędziliśmy tu prawie cały dzień. Przenieśliśmy się do Beverly Hills. Jesteśmy na ulicy Rodeo Drive, która funkcjonuje jako symbol bogactwa i luksusu. Hotel Beverly Wilshire, w którym kręcono sceny do filmu Pretty Woman. Z Beverly Hills przejechaliśmy do Santa Monica. To nadbrzeżne miasto liczy niecałe 100 tysięcy mieszkańców. Jest znanym ośrodkiem turystycznym na południu Kalifornii, wchodzącym w skład metropolii Los Angeles. Nazwa miasta pochodzi od świętej Moniki z Hippony, patronki żon i ofiar molestowania. Santa Monica leży nad zatoką o tej samej nazwie na wybrzeżu Pacyfiku. Wjazd na molo powstały w 1909 roku. Tu kończyła się słynna droga 66 o długości prawie 4000 km, łącząca Chicago z Los Angeles. Molo znajduje się rodzinny park rozrywki. Krótki spacer po miejskim deptaku. Santa Monica jest jednym z modniejszych miejsc w południowej Kalifornii do tak zwanego bywania. Następnego ranka, przed wyruszeniem w dalszą drogę, odwiedzamy jeszcze centrum Los Angeles. Katedra Matki Boskiej Anielskiej. Hala koncertowa Walta Disneya otwarta w 2003 roku. Jest siedzibą orkiestry Los Angeles Philharmonic. Na widowni może pomieścić 2256 osób. Fontanna przy hali koncertowej. Budynek opery. Wieżowce w centrum Los Angeles. To drugie po Nowym Jorku miasto w Stanach, liczące około 4 milionów mieszkańców. Od 1978 roku jest w centrum Los Angeles ulica Generała Kościuszki. Siedziba gazety Los Angeles Times. Sąd Najwyższy stanu Kalifornia. 32-piętrowy ratusz o wysokości 138 metrów.
na koniec odwiedziliśmy Pueblo, najstarszą część Los Angeles. Tutaj w miejscu wioski indiańskiej Filip de Neve założył miasto w 1781 roku. Kościół Matki Boskiej Królowej Aniołów z 1822 roku. Żegnamy już Los Angeles i przez pustynię Mojave jedziemy do Las Vegas.